Siema, siema, siema. Słuchajcie, już załadowany jeszcze jeden trening personalny, specjalnie u podopiecznego, więc naprawdę ekskluzywnie dzisiaj. Trener personalny do domu przyjeżdża. To za ekskluzywne, nie? No w górę. Proste kolana, dawaj, ściągasz. Mocno. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay, przygotowany podopieczny, patrzcie co tutaj jest. Takiego czegoś to nawet ja nie mam. Można robić zwis. No ale na jednym ręku nie wytrzymam. Nie, słabo. Lepiej drążek, można domknąć. Ale na wspinaczki, słuchajcie. Dobre, dobre, naprawdę. Nie no, patrzcie. Zombie. Ma lepiej, więcej sprzętu niż ja. Jestem, słuchajcie, tym razem chyba bez opóźnień, dosłownie 32, a pociągu jeszcze nie ma. Nie kupiłem żadnego jedzenia, więc będzie jedzenie w pociągu. Nie jadłem w ogóle śniadanie w pociągu, więc pierwszy raz jem śniadanie w pociągu. Myślę, że się najem, zobaczymy. Słuchajcie, udało się jakoś znowu zamontować, oczywiście bagażu sporo jest. No ale zawsze jest stres, słuchajcie, przed tym jak pociąg przyjeżdża, czy się załaduje, czy mnie odjedzie, czy dobre miejsce, czy będzie wolny hak. Wszystko było ok, więc jedziemy. Słuchajcie, wyszło na to, że nie ma tutaj restauracji, więc będę musiał wypić szejka drugiego. A na jutro nie będę miał, ale trudno, jakoś trzeba sobie radzić. Załadowane. Teraz wychodzę z dworca i jedziemy. Jeszcze coś by zjeść dobrego. Zjeżdżamy. Lecimy. Słuchajcie, jednak się dowiedziałem, że dostałem się do reklamy i z tego powodu pozwolę sobie na hotel w Augustowie. Czemu nie? Pewnie. Skrócę dystans, nie będę się cisnął za bardzo, w szczególności, że ta droga jest dosyć niebezpieczna. Zjadę sobie, będę jechał sobie wioskami, dojadę do Augustowa, jutro rano po prostu wstanę i dojadę do Olecka, przy okazji sobie pozwiedzam jakieś wiochy. Wizyta w klimatyzowanej Biedronce. Odpocząć trochę, jakiegoś ludzika zjeść, jeszcze prowiant, jakiś obiadzik, ale to tak za godzinkę, bo jeszcze nie pora. No tak. Wiecie co zrobię zaraz, gdzie się zmoczę. Ale... temperatura 25 stopni, jedziemy już nie do Augustowa, tylko do jakiejś innej wioski, tam znalazłem tańszy nocleg. Jednak powiedziałem sobie nie hotel, ale nocleg, ale zawsze lubię takie oryginalne miejsce, zobaczycie co to jest. Pewnie rano coś nagram, bo pewnie jak wrócę, to już po prostu padnę. Powiem wam, zamieniłem tamtą drogę na to zupełnie spokojniej. No i wiadomo, trochę dłużej będzie, ale wolę to, powiem wam szczerze, spokój, cisza, medytacja, rozmowa ze sobą. Takie podróże zawsze dużo wyciągają. Człowieka, naprawdę polecam. No to właśnie takie drogi, jakie lubię. Już totalnie nie ma betonu, ale ciekawe. Oby nie było takich dużo, bo jednak chcecie się dojechać. Siema, siema. Słuchajcie, już trochę odpadam. Godzina 19, chyba 15, ale macie coś takiego, że jak już wejdziecie w trans, to lecicie i nie przestajecie. Chyba coś takiego weszło u mnie, więc cisnę, tempo jest, jeszcze jakaś kolacja i będzie ciekawe miejsce. I'm coming back. Jestem na Greenvelo, słuchajcie, dosłownie rok temu byłem tutaj totalnie mokry, trząsłem się, ale jechałem dalej, żeby dojechać do Białegostoku, a teraz jadę w drugą stronę. Super.
dojechałem. Idę spać. Siema. Odcina. Widzicie, 6:30. Obudziłem się, ale widzicie. Oko, jedno zapalenie z pojówki, drugie spoko. Trochę szczypie. Ale przejdę, może jakieś krople, dobra. W każdym razie sprawdziłem, ja zrobiłem 83 km z Białegostoku. Tutaj z całym Mandziurem było ciężko, bo nie jeździłem cały czas asfaltem. Były różne takie żeboiste drogi, no ale udało się. Idziemy dalej. Oczywiście w zimie, a nie razem, nie wiem z kim. Mordy, jak masz na imię? Co? O, boisz się kamery? Patrzcie na to. Czy się nie mogę się patrzeć? Ja zobaczył się. No to... Siema, siema. Siema, Jeśli nie mogę się popatrzeć w słońce, bo mnie boli, więc tylko w okularach. Stop, słuchajcie. Cisza i spokój. Mam słuchawki, bo trochę rzeczy odsłuchuję teraz, wiadomości. Ale pamiętajcie o jednym, oczyszczanie cały czas w grze. Więc właśnie zaraz zrobimy herbatkę. No niestety nie będzie ciepło. Aczkolwiek no tutaj jest tak gorąco, że wystarczy tych ciepłych płytów. Trzymajcie się. Asfalt, elegancko, plus las i jedziemy. Wow. Siema, siema, udało się dojechać, popatrzcie jak to wygląda. Żeby było, że to młyn. Wszystko widać. Znaczy zupełnie. Tam, że zmieniło się tutaj trochę od 20 lat, chyba 20 lat. Dawno to nie było. Damy, zasłużona kawka, udało się dojechać. Wczoraj tańczył. Nie. Jedyne co, 2 lata temu budowali całą ścieżkę, słuchaj. Już przebrany, słuchajcie, 14:30, coś tam poskaczemy, pokażemy, opowiadamy, jak ćwiczyć masę własnego ciała. To jest tenika rządzi oczywiście. Naokoło gimnastyczne znalazłem oczywiście dobrą gałąź, na której coś można wykonać, bo już się bałem, że woziłem to na marne, a trochę to waży jednak. Okej, tu pośladek musi być napięty, a u ciebie jest flag. A jest też taki trik, jakbyś spadał na którąś stronę. Się nauczyć sam. Wybierasz jedną rękę i lecisz, nie? Spróbuj. O, za mocno, za mocno. Wiesz co? Łącz stopy. Łącz stopy. Naucz się tego triku. Tu jesteś. Zrób sobie tak na razie raz. To już nie muszę iść nagrać. Jak mówiłam, jest na skuterze wodnym i nie wiem, czy ten telefon jest wodoodporny, ale jest git. Bo jak dla mnie oni już wracają. Dobra, że im ich pokazuję. Mój tata.
widzę ich, to oni. Odpowiadajcie w komentarzach na pytania. Trzeba wyłożyć chłopak, żeby wejść do wody, Oluś, bo ty nie umiesz pływać. Czy masz... Ile macie lat? Czy umiecie pływać? Wujek się ucieszy, że nagranie robisz. Nie ma co. Czy lubicie tort bezowy, bo ja uwielbiam? Czy lubicie owoce? Czy lubicie warzywa? Czy lubicie grać w gry komputerowe? Czy lubicie ćwiczyć? Czy lubicie, oczywiście, siedzieć na YouTubie i oglądać Movementa i jego kamerzysta? Czy lubicie jeść? Oczywiście parówki. Nie, parówki nie. Wytniesz to, błagam. Wrócili. Nagrałam 3 części. Słuchajcie, to jest mięso dzika, popatrzcie, jaki piękny kolorek. Godzina 3.40, już trochę przymulone, ale czekamy do końca targnięcia. Dopiero zdjęmy interes. Nie pierwszy raz bycie ochroniarzem, który nie wymagało ode mnie po prostu żadnej interwencji, oprócz jakichś tam parę po prostu słownych rozmów z ludźmi. Się było wzięty do palaczy, żeby trochę przetrwać. Kolejny dzień, słuchajcie, okazało się, że nie muszę rozpisać. Ja się namiotu, bo znalazło się takie miejsce dla mnie. Fajny widok, patrzcie ze mną. Tu była dopiero sesja, nie? Ta fajna ławka. Powiem wam, taka fajna ławka, a tu jest jednak jeziorko i nie chce mi się łazić dookoła, więc po prostu chyba zdejmę buty, przejdę i tam sobie usiądę. Powiem wam, że zawsze jak tutaj byłem do dzieciaka, to zawsze chciałem wejść do tej rzeki sobie się na boso. No, to jest tu tutaj. Udało się, misja wykonana. Wyszedłem tutaj po wejście. Chyba sobie nawet postawię, to jest takie tamtą drugą stronę, bo tu nie mam ochotę. Jak wlazłem, ale dzisiaj się popało. Jedziemy. Ile to jest kilometrów? O, dzięki. No to jedziemy 14 km. Oczywiście zamiast 40 minut będziemy ile jechać? 20. Z tą marudą będziemy jechać? No nie, tyle czasu nie mamy. Jednak pole dance dzisiaj czeka. Ja tam muszę być, nie? No. Dobra,
to jedzie, kurna. Szybka, szybka i wściekła. Zrobiliśmy praktycznie cały obwód, ile 14 km. Jeszcze trochę zostało. Trochę tutaj podjeżdżaliśmy pod górkę, to mnie bolały nogi. O, popatrz. Ja w ogóle kondycję miałam. Trzeba zacząć trenować. Ty się trzymaj prawej strony. Dobra, trzeba pokazać młodzieży, jak to się robi. Że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to. Trudno nie wierzyć w nich.